kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda mój makijaż na Dzień Zakochanych, to zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Większość kosmetyków zamówiłam na stronie kosmetyki z Ameryki. Często pytacie się mnie, gdzie kupiłam poszczególne kosmetyki, więc już macie odpowiedź, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i co, zaczynamy od nałożenia bazy pod podkład. Ja jestem teraz lekko zaczerwieniona, ponieważ jestem teraz w trakcie leczenia, w trakcie kuracji, ponieważ pozbywam się wszelkich wyprysków z mojej twarzy, no i niestety, że tak powiem, efektem ubocznym tego jest właśnie moja zaczerwieniona skóra. Ja właśnie używam bazy takiej zielonej, która ma zniwelować zaczerwienioną twarz. Teraz nałożę podkład firmy Revlon. Używam go w sumie z polecenia mojej koleżanki. Jest on bardzo, bardzo jasny, dlatego właśnie nadaje się na moją twarz, ponieważ jestem, jak wiecie, jak widzicie, dość jasna, mimo tych zaczerwienień na twarzy. No i co, podkład raczej staram się wklepywać. No i nie zapominam o okolicach ucha i szyi, ponieważ nie chcemy, żeby twarz odbijała się od reszty ciała. No i na to czoło, mimo grzywki, też podkład nakładam. Po nałożeniu podkładu pod oczy i na wypryski nakładam kamuflaż Catrice numerek 010, jak widać. Jest to najjaśniejszy kolor, no i właśnie dla mnie idealny. Niestety, albo stety właściwie, ten kamuflaż jest dość ciężki, więc nie wolno przesadzić z ilością właśnie tego korektora na twarzy, ponieważ lubi się on ważyć, jeżeli używa się go w nadmiernej ilości. Także wszystko z umiarem, kochani. No i twarz wygląda od razu lepiej. Teraz zmatowię troszkę twarz pudrem z Ecocer. Jest to puder ryżowy, którego już długi czas używam. Nałożę go pędzelkiem z Hakuro. Nie będę Wam teraz przed każdym nakładaniem czegoś na twarz, na oczy i tak dalej mówiła, jakich pędzelków używam, ponieważ najczęściej są to właśnie pędzle z Hakuro, bo ostatnio je zamówiłam i takie sobie teraz testuję. Puder oczywiście też nakładam w okolicach uszu i szyi. Makijaż oka zaczynamy od nałożenia bazy. Ja akurat używam bazy z Makeup Academy. No i oczywiście jej też nie wolno używać w nadmiernej ilości, chociaż ja chyba dzisiaj przesadziłam. Delikatnie wklepujemy w powiekę. I przechodzimy do cieni. Ja właśnie użyję cieni The Balm. Właściwie to jednego z całej tej palety, trzech cieni, wow. Użyję właśnie takiego jasnego z drobinkami. Nałożę go w kąciki oka, żeby po prostu to oko wydawało się takie świeższe i żeby rozjaśnić po prostu wizualnie to oko. Następnie mam paletę z Makeup Academy. Użyję takiego jasnego dość cienia, takiego nudziaka. Nałożę ten cień na ruchomą powiekę oka. Jest to paleta firmy MUA Elysium Palette, jeżeli ktoś by pytał. Aby podkreślić zewnętrzne kąciki oka, nakładam troszkę ciemniejszy cień. I teraz delikatnie blendujemy.
Na koniec nakładam metaliczny, brudno-różowy cień. Ma on właśnie drobinki, więc rozświetli moją powiekę. Blendujemy. Generalnie jak na siebie patrzę, to ten makijaż w kamerze wydaje się dużo mocniejszy niż był w rzeczywistości. Na rzęsy nakładam tusz firmy L'Oréal Paris. Ten tusz testowałyśmy już w odcinku testowania tuszy. Bardzo go lubimy z mamą. Ja generalnie nakładam jakoś tak 2-3 warstwy tuszu na rzęsy, ponieważ ja lubię, jak te rzęsy są bardziej podkreślone. Moja mama raczej delikatnie, ja raczej mocno. No i co? Bo chciałabym jeszcze powiedzieć, że swoich brwi nie będę podkreślała, ponieważ są one przykryte. Grzywka właśnie kończy się razem z moimi brwiami, więc uważam, że nie ma potrzeby, aby te brwi podkreślać, bo i tak nikt ich nie zobaczy. No i tak generalnie wygląda cały makijaż oka. Podoba się? Nadeszła pora na delikatne konturowanie. Ja zrobię to bronzerem Bahama Mama firmy The Balm. Generalnie to na filmiku wydaje się, że trochę z nim przesadziłam, ale naprawdę, w kamerze to wszystko wygląda dwa razy mocniej niż w rzeczywistości, bo wtedy myślałam, że w ogóle go nie widać, a teraz jak na siebie patrzę, to aż jestem przerażona. Ja mam dopiero 16 lat, dozwolone są moje delikatne błędy. Teraz na kości policzkowe nakładam bardzo delikatny róż firmy Manhattan. Jest to Bubblegum 35S. Taki numerek dość dziwny, inny, ale cóż, tak to jest. No i co, ten róż jest naprawdę bardzo delikatny, więc jeżeli nie chcecie obciążać zbytnio swoje cery, to go polecam. I właśnie przed chwilą, strzepując nadmiar tego różu z pędzelka, walnęłam się w kostkę. Kolejnym krokiem będzie nałożenie rozświetlacza. Ja akurat użyję tego z Bourjois Paris. Nie mam tutaj akurat numerku, ale może jak sobie stopniecie klatkę, to będziecie mogli sobie zaobserwować, jaki to dokładnie jest rozświetlacz. Też bardzo delikatny. Użyję go na okolice pod okiem, na nosek i delikatnie na łuk kupidyna. Przy wyborze pomadki miałam największy dylemat. Wybierałam pomiędzy tą brązową o numerku 13 oraz tą malinową o numerku 04. Wybrałam tą 13, tą brązową pomadkę, jak widać, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubię ten kolor i można powiedzieć, że jestem od niego lekko uzależniona. No i co, jestem dumna z tego, jak to wszystko wygląda, ponieważ wyglądam bardzo dziewczęco. Na moje paznokcie nakleję takie słodziaczne tipsy, ponieważ moje naturalne są dość krótkie, a ja chcę tego wieczoru właśnie, można powiedzieć, mieć takie ładne palce ozdobione długimi paznokciami. Nie pokażę Wam w tym filmiku, jak doklejać paznokcie, ponieważ zastanawiałam się nad tym, żeby Wam po prostu pokazać w jakimś osobnym filmiku, jak ja to robię, więc jeżeli jesteście ciekawi, to łapkujcie. Wtedy będę wiedziała, czy chcecie taki filmik, czy nie. No i tak wyglądają właśnie te paznokcie na moich paznokciach.
No i co, dziękuję, że zostaliście z nami do końca tego odcinka. Chciałabym teraz tylko jeszcze pokazać, jak się ubrałam i skąd są rzeczy, które mam teraz na sobie. Ta różowa kurteczka, która już była w holu zakupowym, jest z House'a, tak samo jak i ta koszula. Spodnie Pull&Bear, buty House, ale z zeszłego sezonu. I torebeczka również z House'a. I chciałam Wam jeszcze na koniec powiedzieć, że w sklepie kosmetyki z Ameryki, jeżeli zrobicie zakupy w dniu 14 lutego, czyli właśnie w walentynki, czyli właśnie dzisiaj, to za zakupy powyżej 150 zł dostaniecie suszarkę do włosów, którą muszę wyciągnąć z pudełka. Jest ona generalnie z firmy L'Oreal Paris. Dobra, otwieranie pudełka z tak długimi paznokciami nie jest łatwe. Muszę się przyzwyczaić, ponieważ od 2 tygodni mam króciutkie paznokcie. No i taka mała, podróżna suszarka do włosów powędruje w Wasze ręce za jedyny grosz. Za zakup powyżej 100 zł dostaniecie torbę! I ona również powędruje do Was za symboliczny 1 grosz. A jeżeli wydacie powyżej 50 zł, za 1 grosz dostaniecie rękawice do peelingu. Także myślę, że fajne prezenciki z okazji walentynek. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście z nami. Życzę Wam udanych walentynek. Mam nadzieję, że jakiś chłopak, jakiejś dziewczynie, może której z Was, wyzna dzisiaj miłość. Albo to dziewczyna powie coś chłopakowi. Także życzę Wam dzisiaj dużo, dużo, dużo miłości. W sumie to życzę Wam miłości przez cały rok, ale dzisiaj myślę, że życzenie Wam miłości będzie bardzo, bardzo w punkt. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Bye!